chciałbym powiedzieć również, przekazać również życzenia noworoczne. Szanowni Państwo, dziękuję wszystkim Państwu, dziękuję Panu Przewodniczącemu, dziękuję wszystkim Państwu, którzy tu jesteście, naczelnikom, dyrektorom, za współpracę w tym roku i życzę, Szanowni Państwo, aby ta współpraca układała nam się tak bardzo dobrze w roku 2016, jak w roku 2015. Życzę również sukcesów w życiu osobistym, w pracy zawodowej, w tej misji, którą wykonujecie jako radni. No i życzę zdrowia, bo tak naprawdę bez tego wszystkiego nie może być zrealizowane to, o czym mówimy. Zdrowia, powodzenia, szampańskiej zabawy w tą noc sylwestrową. Zapraszam również wszystkich Państwa do złożenia sobie wzajemnie życzeń, a także do przekazania tych życzeń naszym mieszkańcom. Takie skromne obchody, bo mamy budżet bardzo napięty, w związku z tym te obchody będą skromne, ale takie skromne uroczystości, takie powiedzmy spotkanie na płycie asfaltowej stadionu miejskiego w Kolnie odbędzie się i zapraszam na spotkanie w celu przekazania sobie życzeń. Dziękuję bardzo i życzę Państwu wszystkim wspaniałego 2016 roku. Dziękuję. Życzenia świąteczno-noworoczne od naszych jednostek organizacyjnych, od wszystkich szkół, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, KOKIS, od panów posłów, mianowicie Lecha Kołakowskiego i Kazimierza Gwiazdowskiego. I nie zapomnieli o nas. Nie, ale ci dwaj pamiętają. I napisały mnie, żeby to... Było śmiesznie? Nie śmiesznie, tym razem nie śmiesznie. Też nie chciałem, tak się zastanawiałem, czy śmieszniej, czy nie, ale mówię nie, poważnie. Z okazji nadchodzącego nowego 2016 roku pragnę złożyć Państwu serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności oraz życia w zdrowiu i otoczeniu bliskich osób. Niech każdy cel zostanie przez Was osiągnięty. Niech wszelkie troski przeminą. Każda życiowa trudność niech zostanie przez Was pokonana. A przede wszystkim niech uśmiech i optymizm Was nie opuszcza. W pogodzie ducha i pełni wytrwałości kroczmy wspólnie w ten kolejny rok, spełniając swoje marzenia. Życzę to Radzie, Wysokiej Radzie, jak również wszystkim gościom, którzy są na tej sali, jak również rodzinom i wszystkim znajomym. Wszystkim osobom, którym już jestem na tej sali.